righteous suicide. I cry when angels deserve to die. Cześć, witam was serdecznie w kolejnym materiale wideo z gry Dead Rising 3. No oczywiście jest to dodatek do Dead Rising 3, którego drugą część dzisiaj myślę dokończymy. No z tego co sobie sprawdziłem, DLC ma trwać jakieś właśnie jakąś godzinkę, tak więc w dzisiejszym odcinku postaram się po prostu wszystko już dalej wykonać. Mam jakiś tutaj pistolet na wodę, ale w sumie on nam się do niczego nie przyda, takim pistolecikiem to wiecie co. Możemy jedynie tylko sprowokować ich tutaj. Strasznie dziwne jest to w Dead Rising 3. Już wielu z was się na ten temat w sumie nawet wypowiadało, że co z tego, że mamy tutaj żołnierza, jak i tak po uderzeniu taką siekierą, to on powinien leżeć na glebie po pierwszym strzale, nie? A nie tak, że ja tu niego walę, a on jest tutaj powiedzmy odporny na strzały. Przed chwilą widzieliście, gra ma takie błędy czasami, że kiedy to celuje z jakiegoś pojazdu, czy z jakiejś tutaj osłony, jakiegoś tutaj powiedzmy to na murku, to też za bardzo nie da się po prostu unieszkodliwić przeciwnika. Te strzały tak jakby są celowane w auto, czy w jakiś murek. No po prostu do czego do tego się tak mi się wydaje, przywyknąć, bo skoro już tego do tej pory nie wyeliminowali, w wersji xboxowej też to miało miejsce, więc już wątpię, że coś z tym zrobią. Dobra, nawet tutaj mi łatwo z nimi poszło. Ram RPG, więc postaram się... A, tam jest koleś jakiś. No, widzicie? Znowu to samo. Teraz akurat po drugim strzale tutaj udało się rozwalić tą całą tutaj siatkę. Ale wcześniej po prostu strzał w ogóle w niego nie trafił, tak jakby zatrzymał się na siatce. No taki błąd jest, ale dobra, już nie gadajmy o tym, bo w sumie bez sensu sobie psuć zabawę takimi pierdołami. A, myślałem, że to jest jakiś miecz świetlny, zaraz on się uaktywni, ale jednak nie. Jednak... jakieś dildo elektryczne. No chodźcie do mnie tutaj, koledzy. Ach, dostał pięknie, no nie oszukujmy się, powinien leżeć już dawno. Też skubany tutaj ma RPG, więc zaraz sobie od niego je pożyczymy. To moje zostało już tutaj... O, czekajcie, mamy jakieś ciekawe tutaj instrukcje. Miejmy nadzieję ciekawe. Nie wiem, czy to jest w ogóle połączenie jakiegoś tutaj... jakiejś szabelitki z maczetą. No dobra, zobaczymy co ciekawego jest. Zrobimy sobie combo. Jeszcze gdzieś tutaj są. Gdyby tak nie było, to oczywiście mielibyśmy... nie mielibyśmy tego żółtego pola. To już widzę jakiś... nie... to już zostałem z kopa, chciałem powiedzieć, że nie ma szans z nami. Ale tutaj udało mu się. Kurczę, szkoda, że nie da się tym żołnierzom odrąbać głowy, bo naprawdę takim tutaj bronią, jaką ja posiadam, to masakra powinna być. No, my zmierzamy do tutaj pałacu pani prezydent. Dobra, mamy tutaj jakiś kolejny kluczyk. Dobra, idziemy do środka. Musimy się pomału rozejrzeć, czy nikogo tutaj jeszcze nie ma, kto by mógł nam zagrozić, ale chyba już nie. Aj, to jest na samym... masakra, to jest na drugim końcu mapy, więc... kurde, troszeczkę nam tutaj czasu minie, aż tam dojadę, ale no trudno, to jest Dead Rising 3.
Tu mamy jakieś auto. A dobra, weźmiemy sobie tego SUV-a. Taki SUV ma strasznie duże szanse przy nawet w czołówce z osobówką, więc tutaj z zombiakami tym bardziej się przyda. Patrzymy. No w sumie tak daleko to nie jest, wystarczy jakoś fajnie tutaj wjechać na autostradę i po problemie. Ale ich tu jest, masakra. Oj, teraz będzie chyba skok życia, tak? Dokładnie. Pamiętam, tu miałem takie problemy w podstawce. Ach! Z ledwością, ale się udało. To jest epicki, masakra. Jedzie, 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 jebut po setkach tutaj zombiaków. Czekajcie, zobaczymy tutaj, czy pierwsze co zrobimy, to chciałbym zobaczyć, czy mamy tu jakąś ciekawą broń. Oprócz pistoletu za bardzo nic nie ma tutaj. Chociaż czekajcie, co weźmiemy sobie? Kawę. Nie, powiedziałem kawa, ten stolik bierze. Co za ziomek, no. Dobra, tyle nam w sumie tej energii wystarczy. Pójdziemy zobaczyć jeszcze też na górę, bo tutaj widzę, że jest jakaś kolejna instrukcja, tylko nie wiem, czy nie będą czasami zablokowane drzwi. No właśnie. Ja tutaj za bardzo tych powiem wam. Zaczynamy i tylko. Za bardzo tych instrukcji zbierał nie będę, bo tak jak widzicie, ja podejdę pod tą instrukcję, a tak, będę musiał być na jakimś etapie gry, ewentualnie mogę ją przejść całą, żeby tą broń tutaj odblokować. Ewentualnie, no instrukcję, tak? Ewentualnie po prostu potrzebna by była postać z większym levelem, tak mi się przynajmniej wydaje, nie wiem, czy takie moje przypuszczenia są. Więc jeśli grałbym przykładowo na Xboxie One, wtedy DLC mój level byłby zdecydowanie wyższy, być może wtedy te drzwi by dało radę otworzyć. Aha, czyli ona gdzieś tutaj powinna być. Ale coś czuję, że łatwo nie będzie. O, chwila spokoju, można się najeść. Jeszcze tutaj widzę, kolejna rzecz jest. Fajny sposób na wybijanie zombiaków, bo wiecie, oni nie wejdą na tą pakę. Więc bez problemu możemy ich powybijać. A sporo ich jest, też fajne autko przy okazji. To jest epickie. Szkoda, że te bronie mają tak mało naboi, bo nie wiem, czy zauważyliście, ale kiedy walczymy z żołnierzami jakimiś, na przykład z tym tutaj, to on na dobrą sprawę ma tych naboi w tej broni w nieskończoność. Kiedy ja ją po prostu biorę sobie, to tylko jest 45, więc troszeczkę maławo. Dobra, weźmiemy, bo nam się na pewno przyda. To już jakiś zombie go atakuje. Nawet cała grupa. Widzicie? Tak się obżarła, że aż ją przychyliło do przodu. W sumie mógłbym ten posiłek im tutaj zostawić. A, ktoś tam widzę rzuca już nam nas granatami. Ale, dobra, ta niech sobie je. Dajmy jej spokój. Po to go zabijałem, żeby teraz... To jest też fajne, że wiecie, te zombiaki po prostu dają mi spokój i nie muszę się nimi martwić, one sobie jedzą spokojnie. A tu widzę jakiś agent specjalny. Prywatna ochrona. Też przy okazji widzę, tutaj mamy jakąś... Dajcie was tylko sobie... Okej, teraz instrukcja. Co to jest? Jakaś kaczka i jakieś rękawice? Dosyć dziwnie to wygląda, ale też tutaj widzę, że za bardzo w okolicy nic ciekawego nie ma. Czekajcie, sprawdzimy sobie. Rękawice i misiak potrzebny jest. Nie ma tego w okolicy, więc za bardzo nie jestem tutaj tego w stanie sprawdzić. No szkoda, ale katana, okej, może być katana. Przyda nam się. Ona daje dosyć fajne obrażenia, kiedy walczymy z zombiakami. Nie bardzo z żołnierzami, bo jak widzicie, te ci żołnierze mają po prostu tutaj
fajną broń, tak? Daleką, dalekiego zasięgu, a nie białą. Czekajcie, tutaj trzeba... rozwalić to. No coś czuję, że oni się sami tutaj sami wybiją. Prędzej czy później. To jest z góry jeszcze na nas rzuca. Dobra, spróbuję go zabić po prostu tą kataną. Jakichś sporych też obrażeń nie odnoszę. Też mam tutaj chyba kamizelkę jakąś założoną, kuloodporną, więc to też jakoś zmniejsza moje obrażenia. Ciekawe, jak oni tutaj weszli, skoro jest wszystko pozamykane. No nie za bardzo potrafią się spinać. Ale rzeźnia, mówiłem wam. Też ostatnio mówiłem, że fajnie by było, gdyby temu żołnierzowi odpadła głowa po uderzeniu kataną. W sumie w przypadku żołnierza nie było to możliwe, tak w przypadku zombiaka tam widziałem, głowa leciała. Ej, się tu czołga resztkami sił. Dobra, zejdziemy go od tyłu może, na tym, po tym leżaczku. Co to jest? O, tutaj to odbicie im nie wyszło, zdecydowanie. Jakiś basen widzę wyschły. O, jakieś żarełko w powietrzu, kolejny jakiś tutaj bóg w grze. Dobra, bierzemy to. Nie wiem, dwa posiłki się po prostu zgliczowały. Przynajmniej zauważyłem je normalnie i tutaj mogłem sobie wszamać to. Powinno być gdzieś wejście, ale jak widzicie, jest ono zablokowane. To mi się wydaje, że przed tutaj przyjściem jakichś zombiaków. Kolejne. Ale dostał to! Nawet zniknął. Nie ma go. To właśnie takie powinno być, myślę, zdecydowanie bardziej realistyczne, że właśnie kiedy ginie zombie jako takiego wystrzału granatu, to ja tak samo powinienem zginąć, skoro byłem w okolicy. I tak samo też powinno być z żołnierzami, którzy są w okolicy. Nie ma tak, że ktoś jest silniejszy. No ewentualnie, no mówię, może troszkę więcej obrażeń ponieść na ciało, tak? Ale jeśli chodzi o kwestie, nie wiem, strzału w głowę, w nogi czy coś, to powinien od razu leżeć na glebie, tak? A nie, że my go tam... niego strzelamy, a tam jest ten... koleżka. No właśnie, zostałem z RPG. Się do mnie tu czołka. A mimo wszystko żyje. A kurde, są te jeszcze laserowe. Aj, gówna no. Że jak kwiatkiem rzucę, to... ten kurczę skubany tutaj, co z tego, że... mam dupa, nic mi... a, jedno pokonałem, dobra. Przez to mogę przejść. Ajajaj. Jeszcze raz. Chciałem sobie wziąć krzesło, a ten dupek dosłownie wszystko mi niszczy. No i dobra.
Jeszcze raz i najwyżej. Dobra, raz się żyje. Już nie będę się z tym... O, udało się nawet pięścią to rozwalić. Statuetka się przyda, to są punkty doświadczenia. Nie no, dajcie spokój, to jest komiczne dosłownie. Walę go po papie tym tutaj, a też kolejny. Ten zamiast mu pomóc, to też stoi i patrzy tylko. Dobra, w końcu. Wziąłem sobie ten pistolecik. Nie to chciałem wziąć, ale dobra, w sumie jak mamy RPG, nawet tego RPG szczerze powiedziawszy nie zauważyłem, chciałem wziąć ten pistolet. Czekajcie, weźmiemy go. Teraz tak. Nie, lepiej będzie to wziąć RPG. I tam widzę, że ci żołnierze walczą właśnie z tymi zombiakami, tam widzę... Nie bardzo skutecznie, więc tą drogę sobie tutaj oczyszczę. No i już stanę do walki z żołnierzami, już nie będę tutaj ich z nimi bawił. Mamy pistolet, więc nie powinno być do końca tutaj źle. Ten żołnierz tak lata na boki, kiedy w niego celuje. Jak jeden z moich widzów, jak gramy na streamach w GTA. O, kosiarka, bierz to! Okej, nasze takie jednorazowe zadanie jest wyeliminowanie tutaj posiłków, pani prezydent. Oni tutaj widzę, walczą cały czas z zombiakami, ale chyba już nie przeważyli, więc dobra, bierzemy kosiarę. Jestem ciekawy, czy taką kosiarą będzie. Aha, pięknie nożem. Wow! No nieźle, jedno. Że ja tego wcześniej nie testowałem. Ten jeszcze wstaje tutaj, już powinien wstać bez nóg. Wstać bez nóg. Można wstać bez nóg. No można, na rękach, nie? Ewentualnie. Okej, jeszcze tam widzę, trójeczka jest, więc... Ja tu za bardzo nie będę się... narażał. Przydałoby mi się jakiś... O, jest tutaj arbus, super. No. Co jest skórką, a co tam? W sumie mamy kolejne żarełko, ale jest to nam już totalnie niepotrzebne. Przydałoby się takie, nie wiem, schowki na... osobne schowki na jedzenie. Oczywiście te schowki można powiększać, tak wiadomo. Jeśli ulepszymy swoją postać, to ten schowek na broń i jedzenie będzie większy. Ale powinno być osobno na jedzenie, a osobno na... właśnie... broń. A, to mi łatwo poszło, masakra. Ty się złożył! Pięknie. Czyżby wszyscy? Panie, dobra, jeszcze tutaj widzę jakiś tajniaczków z tyłu. Najpierw tych tutaj zajdę od tyłu, żeby było łatwiej mi. Dobra, na szczęście mają broń. Aj, te granaty. Ciągle te granaty źle są. A jak nie z prawej, to z lewej. Kurczę, te spadki klatek są naprawdę. To jest czasami zauważalne na maksa. No kolejny... Co za... W łeb się sobie rzuć tym granatem, idioto. Cienias. Okej. Nie wiem też jak to jest, że czasami wystarczy się napić czegoś i mamy pełen pasek, a czasami wystarczy coś tam zjeść i się napełni nam tylko jeden ten kwadracik, ale mniejsza o to, już lecimy na górę. Weźmy sobie pistolet. No kolejny, tym razem z RPG znowu, czy nie? Tak, RPG. Dobra.
I tam kolejne, nie wiem, po co im RPG w budynku. O, ja też widzę, że jest pani prezydent tutaj. Pięknie, jeszcze! Wszyscy dostali. Nawet się nie musiałem wysilać tutaj. Dobra. Zobaczymy tylko, co tutaj jest. Jakaś łazienka wielka. Czekajcie, zobaczymy. Tutaj chyba nie jest, tu jest, widzę, zablokowana. Nie da się przejść, więc pewnie z drugiej strony. Ewentualnie, nie wiem, rozwalić trzeba te drzwi albo co. A, jest i ona. Ma'am, you'll be coming with me. What the hell are you doing? Following orders from my commander-in-chief. You make me sick! Phoenix, the president is secure. We'll be heading back to base camp. Excellent, Kane. Malin will be on site to take the president off your hands. No, był iść nasz... Listen to me, Kane. Główny bohater podstawki. Roger that. Son of a bitch! Sir! Ha. Czyli się wyjaśniło, co stało się z panią prezydentem, bo o tym nie było. Takiej informacji nie było właśnie w podstawce. Zakładam, że zaraz będzie pokazana historia, która już miała miejsce właśnie w podstawce, bo tam widziałem, że właśnie główny bohater z podstawki skradał się. No jak pamiętacie, oni walczyli między sobą w podstawce, tak więc jest to takie, no, dopełnienie historii. No właśnie. To wszystko już było w podstawowej części tego DLC, tak więc to by było tyle, jeśli chodzi o ten dodatek. W sumie fajnie, że znalazł się na płycie z grą w wersji gra roku. Podoba mi się to, że wszystkie dodatki są dostępne, nie trzeba dodatkowo za to płacić. No, a też gra nie jest droga, bo kosztuje 79 zł w wersji PC-owej, tak więc myślę, że warto. No oczywiście czekajcie na kolejne DLC, które wam pokażę na swoim kanale. Tak więc to by było tyle, do usłyszenia, cześć!